Mamy wizje bardzo ciekawe na ulicy Świętokrzyskiej, Poczta Główna, no i przebija przez te budynki Pałac Kultury Stalina i Lenina. Otóż te domy, no niektóre może jeszcze pamiętają II wojnę światową, ale podejrzewam, że no ten hotel to na pewno on odrestaurowany, odrenomowany Bank Polski. Pamiętają wojnę światową, ale wiecie Państwo. Ludzie to nie mają zielonego pojęcia, że przez te kłótnie, przez te ambicjonalne takie wrzaski no, mogą doprowadzić do ruiny. Państwo zobaczą, jak Unią Europejską, a teraz ona się po prostu rozsypuje. Albo te Polaczki, co tak w buwie siedzą, ach, takie rozpasane, komunistycznie jeszcze, bo wiecie Państwo, po II wojnie światowej to było dobrze. Czy się stoi tutaj w Polsce, czy się leży, to się należy. A potem jak matka, ojciec umrą, to jak sobie na siebie samych, na rodziny swoje nie zarobią, to nic nie będzie. Że to nie będzie takiego rozpasania. Tu nie Anglia, tu nie książęta. Przyjdzie się im żebrać. Żebracznice wielkie. Parada, proszę Państwa, wielkie tłustości przez Warszawę. Swego czasu i Mickiewicz pamięta, i Słowacki, i inni, Makrynę Mieczysławską, która przez Warszawę przemierzała do Rzymu. No to widzicie Państwo, że przez Warszawę wielkie świętości, wielkie tłustości, wielkie kwadraty, wielkie szafy przemierzają w jakimś tam kierunku, jako że Warszawa nigdy i cała ta Polska nie była miejscem docelowym. Nawet ci Arabowie, Państwo zobaczą, co mówili, że nie, my nie chcemy tutaj mieszkać w Polsce. My chcemy tylko albo do Szwecji jechać dalej, albo do Niemiec dalej, albo gdzieś tam dalej, kto by tylko mógł przyjąć, bo w Polsce jest bieda. Polacy sobie nie mogą jakoś tak bezpieczeństwa zapewnić, gwarancji dać sobie na mieszkanie. Ludzie nie mają gdzie mieszkać. No. W bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego mają tam spalnie, poczekalnie, nocowalnie, mieszkalnie. Tu jest Warszawa, Polska, a tu nie jest Anglia. Tutaj wiecie Państwo, bardzo popularne jest, no jak to w żebracznicach wielkich, bywa żebranie na Mazowszu nad Wisłą, gdy jesteśmy. Uwielbiają żebrać. Żeby to był Londyn, żeby to była Anglia, Ameryka, Białystok. To byłoby to ściśle sprecyzowane, co, jak i na co. A tutaj żebrze, tu o czym innym mówi, tu kłamie, tu się uśmiecha, tutaj nerwowe, tutaj rechodupstwo, mydło i powidło, proszę Państwa. I co z tych dwóch biegunów, że albo to jest, proszę Państwa, zestresowane, albo to jest nerwowe, albo zaprawione w końcu rechodupstwem, albo odwrotnie, bo najczęściej stres i nerwy są na samym końcu, są niezadowoleni, są niepocieszeni, bo zawsze przegrają, a to z logiką, a to z jakąkolwiek mądrością, no a przede wszystkim z Biblią. Przecież tutaj, żeby była Anglia, żeby tutaj byli Ewangelicy, to by Biblia nigdy, czy choćby Nowy Testament, tak zwane chrześcijańskie pismo greckie, nigdy by to nie wylądowało w śmietniku, a ląduje tutaj Polska. Nie ma pojęcia o Panu Bogu. Teraz ten pałac, Państwo zobaczą, tam przebija przez tę pocztę. Pałac Kultury Stalina i Lenina, no to przecież to jest system ateistyczny. Polska jest to system ateistyczny.